Drużyna propozycji i opozycji. 4 minuty na wypowiedź. W Suwalskim III Liceum Ogólnokształcącym odbyły się eliminacje do turnieju debat oksfordzkich. Na turniejowej arenie stało 6 drużyn. Podzieleni na stronę propozycji i opozycji uczniowie dyskutowali nad rozwojem przemysłu, internetu oraz o konflikcie pokoleń. Czy jest faktycznie nieunikniony? Drużyny podczas krótkich wystąpień musiały przekonać członków jury oraz publiczność do swoich racji. W debacie obrażanie i ignorowanie przeciwników jest niedopuszczalne. Stawiane w tezach i antytezach argumenty musiały być przedstawione w sposób klarowny, z dbałością o kulturę słowa. Nad poziomem dyskusji czuwał prowadzący debatę marszałek, który zobowiązany był do zachowania bezstronności wobec drużyn. Każda wypowiedź powinna rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony przeciwnej, jury czy publiczności, zaczynającej się od słów: szanowny panie marszałku, szanowni oponenci, droga publiczności, szanowne jury. Pierwsi dyskutanci wprowadzili słuchaczy w temat, przedstawiając przeciwstawne tezy poparte argumentami. Konflikt pokoleń jest nieunikniony. Towarzyszy nam od dawien dawna i ludzie nie mogą go wyeliminować poprzez różnice wiekowe. Stare pokolenie nie jest otwarte, boi się nowinek technologicznych, są przyzwyczajeni do robienia rzeczy manualnie, to też boją się użytku nowych rzeczy. Każdy z nas spotkał się chociaż raz w życiu z jakimś konfliktem. Konflikty pokoleniowe, cóż, hasło jest nam znane, prawdopodobnie każdy z nas spotkał się z konfliktem tego typu, aczkolwiek można go uniknąć. W swojej linii argumentacji użyjemy takich argumentów jak brak dialogu między pokoleniami skutkuje właśnie konfliktem. Jeśli ze sobą nie rozmawiamy, powoduje to pewne niejasności i spory tym samym. Zwycięstwo w tej debacie odniosła drużyna promująca przekonanie, że konfliktu pokoleń nie da się uniknąć. Decyzją jury zawiedziona była spora grupa słuchaczy, którą zdecydowanie przekonywały argumenty opozycji. Moim zdaniem nigdy nie będzie jakoś naprawdę prosto, ale da się to zrobić, a potem można uniknąć właśnie jakichś głupich kłótni, które przecież właśnie nie musiały nawet wystąpić. Wynik pozostawia wiele do dyskusji i do omówienia, naprawdę. Nie podoba mi się. Ja się zgadzam z koleżanką. O ocenę i uzasadnienie decyzji jury poprosiliśmy jej przewodniczącą, a zarazem współorganizatora konkursu. To była pierwsza próba. Nie dyskutowaliśmy tak wcześniej. I myślę, że też jakby wejście w rolę to było dość trudne, bo te role od pierwszej do czwartej osoby uczestniczącej są dość mocno kryterialnie opisane. Więc my tutaj jako jurorzy miałyśmy pewien problem, ponieważ jakby musiałyśmy się trzymać tych kryteriów i powiem wprost, nie zawsze tutaj jakby te oczekiwania były spełnione, ale tak jak mówię, traktuję to ewidentnie dydaktycznie i to jest dopiero początek. Myślę sobie, że i ci, którzy też przysłuchiwali się tej debacie, sporo z niej wyciągną. Debata aktywizuje i motywuje ucznia. Jest też sposobem na pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin. Genialny sposób na umiejętność dyskusji, na dobieranie argumentów, na wzajemną relację między stroną propozycji i opozycji, a więc pod względem dydaktycznym dla wszystkich jest to naprawdę doskonały sposób uczenia się takich relacji społecznych. Podobne debaty odbywają się we wszystkich liceach w naszym mieście. Kolejny etap to zawody na szczeblu miejskim, a następnie ogólnopolskim. Pomysł wyszedł od radnych z Młodzieżowej Rady Miasta.